Marcin Wikło, witam i zapraszam na serwis informacyjny Stefczyk TV. Na początek wykład trzeciego cyklu edukacji historycznej pod tytułem Epokowe dokonania Polaków. Profesor Zofia Zielińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego opowiadała zebranym o Konstytucji 3 maja. Naturalne jest zainteresowanie człowieka własną przeszłością. A w wypadku narodu, którego byt wciąż jest niepewny i którego historia była tragiczna, rysuje się potrzeba zrozumienia, dlaczego doszło do tego, że byt jest niepewny i dlaczego historia była tak tragiczna. Bo każdy musi sobie budować poczucie własnej wartości. Buduje się na podstawie własnej pracy, własnego postępowania w życiu. Ale to poczucie własnej wartości ma też aspekt szerszy. Czy społeczność, w której ja jestem, to jest też społeczność, którą mogę szanować? No i historia daje na to odpowiedź. Materiał do takiego rozumowania. Globalny układ sił w Europie, jaki powstał na początku XVIII wieku, w gruncie rzeczy przetrwał. To znaczy kraje środkowej Europy z Polską na czele dostały się pod wpływ Rosji, prawda? I Rosja, jej sytuacja się trochę zmieniła, ona osłabła, nie jest już dziś mocarstwem porównywalnym do tego, co było, no nie wiem, za Stalina czy za Katarzyny, no to jest wielkie mocarstwo, najsilniejsze w Europie. Ale jednak my pod wpływem tego mocarstwa pozostajemy i to widać w życiu publicznym. W ramach cyklu Filmowe przesłuchanie historii Ryszard Bugajski, znany i nieznany, został zaprezentowany dokument Urban Tak i Nie. Mój film w zasadzie no, pokazuje, że absolutnej wolności nie ma. Że nie ma kraju w ogóle na świecie, miejsca na świecie, gdzie absolutna wolność słowa istnieje. Nam się może wydawało za czasów komuny, że do tego dążymy, że taki kraj chcemy zbudować. Oczywiście warto pytać o to, jakie są granice wolności słowa i odpowiedź nie będzie prosta. Z tego punktu widzenia się utożsamiam oczywiście z takim niepokojem pana Ryszarda Bugajskiego ogólnym. To ciągle jest aktualny problem i ja myślę, że ten film dzisiaj ma taką samą siłę, jak miał 15 lat temu. Kiedy ja widziałem Urbana w różnych innych programach telewizyjnych jako eksperta od różnych spraw, jako autorytet, jako człowieka, który sennym głosem i w senny sposób opowiadał o tym, jaka powinna wyglądać Polska, no to prawdę mówiąc czułem się jednak zniesmaczony. Spotka się pan na pewno z zarzutami, że pismo nie używa wulgarnego języka. Dlaczego pismo się posługuje takim językiem? Jeden z prawdziwych tego powodu jest taki, że kiedy autorzy pragną być oryginalni i trafią czytelników, a chcemy drażnić także własnych czytelników, chcemy drażnić nie tylko przeciwników, ale chcemy drażnić też tych, co kupują i mówią, no tak, to bardzo jest ważne, fajne pismo, tylko po co wy używacie takiego brzydkiego języka? Otóż trochę przez przekorę, trochę też dlatego, że autorzy pragnąc drażnić, nie znajdują jakichś bardziej wyrafinowanych sposobów. Szukałem z tych jego konferencji prasowej takich co lepszych kawałków. No było tam kilka takich jego interesujących wypowiedzi i kłamstwa, które dotyczyły Czernobyla. To są po prostu rzeczy, które pokazują jego zakłamanie. No i niestety, jak się dowiedziałem od takich ludzi, tam znałem osobiście kilku takich techników telewizji, mówią, panie, przecież tego nie ma, bo Urban, jak tutaj był prezesem przez ten rok czy coś takiego, to on to wszystko wykasował. On te wszystkie swoje konferencje prasowe wykasował i tych materiałów nie było. To, co ja tam znalazłem, to jakieś skrawki, jakieś takie, być może on to zostawił, bo to było dość mało szkodliwe. No rzeczywiście nic takiego on tam strasznego nie mówi. Autorytetem Urban nie jest i być nie może. Znaczy, powinno się pamiętać o tym, że odgrywał rolę haniebną. To nie wyłącznie kontrowersyjną, ale haniebną. I pamiętajmy, no, że to nie jest rzecznik prasowy normalnego rządu. A często ludziom młodym się tak wydaje. Urban również jest człowiekiem, który kolportował i nawet w swojej książce, gdzie się kolportuje kłamstwa na temat rzekomo przypadkowego pobicia Grzegorza Przemyka. No też nie wierzę. Ja w ogóle uważam za ogromne nieporozumienie, jeśli ktokolwiek, niezależnie od tego, jak sobie wyobraża moralność i dobry smak, mówi, że jeśli coś jest w złym guście, coś go razi, drażni, czy wyraża jego przekonania,
lub uczucia, to tym samym jest niemoralne. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, Człowiekiem Wolności, Tygodnika w sieci. Wyróżnienie dla Karoliny i Tomasza Elbanowskich. Laureaci nagrody odebrali na gali, która odbyła się 16 stycznia w Galerii Freta w Warszawie. Nagroda Człowieka Wolności to jest doroczna nagroda Tygodnika w sieci. Jesteśmy pewni, że będziemy ją kontynuowali w przyszłych latach również. Chcemy w ten sposób nagradzać ludzi, którzy w szczególny sposób w minionym roku przysłużyli się sprawie wolności. Wolności trzeba zawsze strzec, z kolei bez wolności nie będzie Polski i my chcemy w ten sposób wskazywać postawy, które chcielibyśmy propagować i wyróżniać ludzi, którzy dali coś z siebie szczególnego tej świętej sprawie wolności. Witam bardzo serdecznie w imieniu Tygodnika w sieci na gali, na uroczystej gali, podczas której poznamy laureata, chociaż pewnie Państwo już go znają, jeżeli czytacie Tygodnik w sieci, nagrodzimy laureata Nagrody Człowiek Wolności 2013. Zapraszam na scenę laureata naszego konkursu Człowieka Wolności. Tworzymy wspólnie zespół, który poszukuje ofiar komunizmu w Polsce, w całym kraju. Dziś ja odbieram nagrodę, która przysługuje wszystkim tym, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, że powoli, ale jednak skutecznie odnajdywane są szczątki ofiar komunizmu i identyfikowane. Potrzebna jest nagroda, która dostrzeże takich ludzi jak pan profesor, który przecież wykopuje na Łączce tak naprawdę relikwie wolnej i niepodległej Polski. Mam ogromną przyjemność spotkać i rozmawiać z ludźmi, dla których ważne są pewne wartości, dla których istotą ich działania i motorem, który ich popycha do przodu, jest pamięć dla tych osób, które czasami składały największą ofiarę ze swojego życia, aby o te wartości walczyć. Walczcie dalej, bo rodzice was potrzebują. My was potrzebujemy. A teraz zapraszam was na scenę. Karolina i Tomasz Elbanowski. To jest wyróżnienie dla wszystkich rodziców, którzy się zaangażowali w ten projekt referendalny. No i my walczymy o wolność w decydowaniu o naszych dzieciach. Bardzo się cieszymy, że to zostało docenione, zauważone, może nie przez polityków jeszcze, ale przez to wyróżnienie, przez Tygodnik w sieci. Oni są liderami społecznymi. Wielu ludzi ma pretensje do świata, chciałoby coś zmienić, ale siedzą w domach, nic nie robią. I dlatego liderów społecznych trzeba szczególnie nagradzać, trzeba pielęgnować. Oni są naprawdę solą tej ziemi, zwłaszcza jeżeli jest to działanie oddolne autentycznie, a nie takie jak mamy często przykłady, animowane na przykład unijnymi pieniędzmi. No to jest pseudospołeczeństwo obywatelskie. Oni są prawdziwym społeczeństwem obywatelskim. To był serwis informacyjny Stefczyk TV. Dziękuję i zapraszam do odwiedzania witryny Stefczyk Info.